Kochani, Boże Słowo w pewnym miejscu bardzo mocno akcentuje to, że potrzebujemy, aby nasze serca były skłonione przez Boga ku Niemu. Mówi o tym pierwsza Księga Królewska i rozdział 8. To jest gwoli wstępu, ale chciałbym zaznaczyć tą jedną myśl, abyśmy podeszli do tego Słowa Bożego z odpowiednim sercem. 8 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, 58 wiersz. Cytuję słowa modlitwy Salomona, kiedy poświęcał świątynię, którą wybudował za łaską Bożą. I oto podsumowując tą całą modlitwę, po której, jak wiemy, chwała Boża zstąpiła na to miejsce do takiego stopnia, w takiej mocy, w takim wydźwięku, że nawet kapłani nie mogli ustać na miejscu. Podsumowując to całe wydarzenie słowami, niech raczej skłoni nasze serca ku sobie. Nie ku sobie nawzajem, człowiek do człowieka, ale tu chodzi o to, aby Bóg zaingerował w nasze serca, aby one zostały skłonione ku Niemu. Ku Niemu. Po co? Abyśmy zaczęli postępować, abyśmy postępowali wszystkimi Jego drogami, przestrzegając Jego przykazań i ustaw. To znaczy, że bez Jego bezpośredniej ingerencji nie mam w sobie takich sił, aby chodzić Jego drogami. Oto popatrz na swoje ręce przez chwilę, popatrz ile masz, nic. Jak często poznałem się na własnych siłach, jak marne one są. Jak niewiele ich mam. Jak bardzo niewystarczające na tej Bożej drodze. I dlatego zgadzam się z tymi słowami. Panie, skłoń me serce dzisiaj ku Tobie. Ingeruj w moje serce. Uczyń coś, wyciągnij swoją rękę ku mnie, aby moje serce skłoniło się ku Tobie. Tego potrzebuję. I jeśli będziemy czytać Słowo, jeśli zamierzamy przeczytać Słowo, rozważać je, o ileż bardziej dzisiaj potrzebujemy właśnie tej ingerencji Bożej, skłonienia naszego serca ku Niemu, aby Słowo, które do nas dociera, trafiło na dobrą glebę. Kochani, przeczytajmy więc wiersz Bożego Słowa i wydaje mi się, że jest to werset, można powiedzieć fragment, ponieważ nie będzie się składał z jednego wiersza, nieco dłuższy fragment, ale nie mam wyboru. Ponieważ kazanie, ponieważ rozważanie Bożego Słowa to rozważanie Bożego Słowa. A więc im mniej ludzkich słów, im więcej Bożych słów, tym lepiej dla nas. Bo przecież Duch Święty przez to chce działać. A więc zechciejmy otworzyć drugą Księgę Samuela, 24 rozdział. Potem ponownie rozgorzał gniew Pana na Izraela. Czytam cały ten rozdział, abyśmy mieli przed oczami tą historię. Tak, iż pobudził Dawida przeciwko nim, mówiąc: nurze, policz Izraela i Judę. Rzekł więc król do Joaba i do dowódców wojsk, którzy byli przy nim: obejdźcie wszystkie plemiona izraelskie od Dan aż po Berszebę i przeprowadźcie spis ludności, abym się dowiedział, ile jej jest. Lecz Joab rzekł do króla: oby Pan Twój Bóg pomnożył lud stukrotnie w porównaniu z tym, ile go jest teraz. I oby oglądały to jeszcze oczy mojego Pana Króla. Ale dlaczego mój Pan Król chce właśnie tego? Słowo króla przeważyło jednak wobec Joaba i wobec dowódców wojska. Wyruszył więc Joab i dowódcy wojska od króla, wyruszyli więc, aby przeprowadzić spis ludności w Izraelu. Przeprawili się więc przez Jordan i może nie będę czytał tych wszystkich miejscowości, które są tu wymienione. Gdy tak obeszli cały kraj, 8 wiersz, doszli po upływie 9 miesięcy i 20 dni do Jeruzalemu. Jak długo to trwało? Joab podał królowi wynik spisu ludności. Było mianowicie w Izraelu 800 tysięcy mężczyzn zdatnych do walki orężnej, w Judzie zaś 500 tysięcy mężczyzn, razem 1 300 000. Lecz potem Dawida ruszyło sumienie, że kazał przeprowadzić spis ludności. Pytam się i zastanawiam, na chwilkę komentarza sobie pozwolę, czy aż
9 miesięcy musiało upłynąć, aby Dawida ruszyło sumienie? Widocznie musiało, ponieważ Bóg ma swój czas w tym wszystkim. Rzekł więc Dawid do Pana: zgrzeszyłem bardzo, że to uczyniłem, lecz teraz, Panie, odpuść winę sługi Twego, gdyż postąpiłem bardzo nierozsądnie. A gdy Dawid wstał rano, takie słowo Pańskie doszło proroka Gada, jasnowidza Dawidowego. Idź i przemów do Dawida, tak mówi Pan, daję Ci do wyboru trzy rzeczy. Wybierz sobie jedną z nich, a ja Ci ją spełnię. To nie były błogosławieństwa. Poszedł więc Gad do Dawida i doniósł mu o tym w tych słowach. Czy ma nastać u Ciebie 7 lat głodu w Twojej ziemi? Czy raczej 3 miesiące Twojej tułaczki przed Twoimi wrogami, którzy Cię będą ścigać? Czy wreszcie raczej 3 dni zarazy w Twojej ziemi? Namyśl się i bacz, co mam odpowiedzieć temu, który mnie przysyła. Dawid odpowiedział Gadowi: jestem w wielkiej rozterce, ale proszę, abyśmy raczej nie wpadli w rękę Boga, gdyż wielkie jest Jego miłosierdzie, lecz w rękę człowieka wpaść nie chcę. Spuścił wtedy Pan zarazę na Izraela od tego rana aż do wyznaczonej pory. Zmarło wtedy z ludu od Dan aż po Berszebę 70 tysięcy mężów. Lecz gdy anioł wyciągnął swoją rękę nad Jeruzalemem, aby je wytracić, Pan użalił się niedoli i rzekł do anioła, który wytracał lud: dosyć, teraz powstrzymaj swoją rękę. A anioł Pański znajdował się właśnie koło klepiska Arawny Jebuzejczyka. To miejsce, i znowu chwilka komentarza, to miejsce, gdzie Arawna Jebuzejczyk miał swoje pole, to miejsce, na którym stanęła świątynia. A więc cała ta historia zawiera się w pewnym Bożym planie. Czytajmy dalej. Gdy wtedy Dawid ujrzał anioła, który wytracał lud, rzekł do Pana: oto ja zgrzeszyłem i ja zawiniłem. Co zaś uczyniły te owce? Niechaj raczej Twoja ręka dotknie mnie i dom mojego ojca. W tym dniu przyszedł Gad do Dawida i rzekł do niego: idź wznieś ołtarz dla Pana na klepisku Arawny Jebuzejczyka. Poszedł wtedy Dawid zgodnie ze słowami Gada, jak Pan nakazał. Gdy Arawna wyjrzał i zobaczył króla wraz z jego sługami zbliżających się do niego, wyszedł i oddając królowi pokłon aż do ziemi, rzekł: po co przychodzi mój Pan, król, do swego sługi? Dawid odpowiedział: po to, aby kupić od Ciebie klepisko i zbudować na nim ołtarz dla Pana, aby zatrzymana została zaraza wśród ludu. Arawna odpowiedział królowi: niechaj mój pan, król, zabiera i składa na całopalenie, co mu się podoba. Patrz, oto bydło na całopalenie, a wał do młócenia i jarzma z bydła jako drwa. Wszystko to o królu Arawna oddaje królowi, rzekł jeszcze Arawna do króla: niech Pan Bóg Twój będzie Ci miłościw. Lecz król rzekł do Arawny: nie tak, ale chcę to kupić od Ciebie za pieniądze. Nie chcę bowiem składać Panu Bogu mojemu całopaleń darmowych. W innym tłumaczeniu: nie chcę składać Bogu ofiar, za które nic nie zapłacę, bez kosztów. To też Dawid kupił klepisko i bydło za 50 cykli srebra i zbudował tam Dawid ołtarz Panu i złożył ofiary całopalne i ofiary pojednania, a Pan dał się przebłagać za ziemię i zatrzymana została zaraza w Izraelu. Kochani, ta długa historia, ale nie da się jej skrócić, ponieważ historia, która w zasadzie jest biegiem wydarzeń, które postępują po sobie. Po pierwsze, mamy sytuację, w której Dawid ewidentnie grzeszy. Za chwilkę spróbuję wytłumaczyć, dlaczego taki spis, czysto polityczny spis ludności, stał się w oczach Pana tak wielkim grzechem, że aż 70 tysięcy ludzi musiało umierać w Izraelu. Dlaczego wówczas, kiedy zgrzeszył Dawid z Batrzebą, nie umarł nikt oprócz niemowlęcia? Czy można pokusić się o stwierdzenie, że był to bardziej ohydny grzech niż tamten? Myślę, że nie, grzech jest grzechem, ale coś było na rzeczy. A więc Dawid zgrzeszył. Dawid dopuścił się upadku, grzechu. Czytamy później, że po jakimś czasie Dawida ruszyło sumienie, a więc żałował. Doszło do niego, do jego świadomości, że popełnił grzech. O, jak wielu ludziom dzisiaj brakuje tej świadomości, że popełniają grzech. Jak wielu ludzi ciągle i ciągle usprawiedliwia się i tłumaczy swoje postępowanie.
Uczyniłem tak, bo przecież miałem prawo, ponieważ sytuacja mnie przymusiła, ponieważ to i tamto, nie zwracając uwagi na to, że uczynił grzech, co ewidentnie bez względu na okoliczności się Bogu nie podoba. Kochani, a więc mamy moment, w którym Dawid żałuje, pokutuje, opamiętanie. Ale jest też moment, w którym Dawid sprząta po sobie, idzie na klepisko Arawny i czyni to, co powinien uczynić każdy człowiek. Złożyć Bogu ofiarę, nie za darmo, ale płaciwszy jakąś cenę. To, co powinien każdy chrześcijanin płacić każdego dnia i czynić każdego dnia. Składać Bogu ofiary ze swojego życia, płaciwszy za to cenę. Nie wyobrażam sobie chrześcijaństwa i nawet nie chcę o nim słyszeć, jeśli ktoś mówiłby, że jest to życie bez płacenia ceny. Odpowiadam wówczas, to wcale nie jest chrześcijaństwo. Popatrz na Pana. Popatrz na tego, który jest sednem sprawy chrześcijaństwa. On zapłacił cenę, a nie jest sługa większy niż mistrz. Jeśli On płacił cenę, to ja będę płacił cenę. Kochani, chrześcijaństwo jest płaceniem ceny. Więc mamy cały obraz historii, która tak bardzo, bardzo pasuje do naszego życia, do dzisiejszych czasów. Dawid wówczas był człowiekiem już starszym. Obracając stronę o jedną kartkę, obracając na drugą stronę, dowiemy się, że Dawid zestarzał się już bardzo. A więc możemy rozumieć, że ta historia, o której czytaliśmy, to jedna już z ostatnich przed jego już późną starością. Czytając dalej, wiemy, że Dawid wyznaczył swojego następcę, a więc Salomona. Więc to już te ostatnie momenty. I tak sobie myślę, jak to jest? Człowiek zaczyna tak dobrze, a tak potyka się na końcu. Czy to jest zasada? Myślę, że nie, ale z niej na pewno, z tej historii wiele, wiele się dzisiaj nauczymy. Dawid zgrzeszył, tak jak już powiedziałem. Ale czym ten grzech się objawił? W jaki sposób on zgrzeszył? Jeśli chcemy zwrócić uwagę na to, co było tym grzechem, co było sednem sprawy, musimy wejrzeć w serce. Jakiś tam sposób jest na to. Pomyślmy przez chwilkę i zastanówmy się nad tym, co Dawid kazał zrobić. Dawid kazał i zarządził spis ludności. Czytając tą historię, dowiadujemy się, że wynik dotyczył tylko ludu zbrojnego, więc tylko mężów, którzy byli gotowi do walki. Nie było w tym spisie kobiet, nie było w tym spisie dzieci, tylko byli mężowie waleczni, mężowie zdolni do walki. Ci, którzy władali orężem, a także ci, którzy po prostu byli zdolni do walki. Kochani, o czymś to świadczy. Wyobrażam sobie sytuację, w której Dawid spotyka się ze swoimi przyjaciółmi, królami z pobliskich królestw, narodów. I oto mają wspólne spotkanie. Jeden chwali się swoim wojskiem, drugi chwali się swoją liczbą wojsk i pytanie zadają Dawidowi. Dawidzie, ile ty masz wojsk? Nie wiem. Jak to nie wiesz? Przecież jesteś królem. Nie wiem. Powinieneś zarządzić spis. Być może i powinienem. Być może taka historia towarzyszyła Dawidowi. Gdzieś tam może był podkuszany do tego, aby jako król mieć prawo do tego, aby wiedzieć, ile ma wojska. Co to znaczy i o czym mi to mówi? Dlaczego Bogu tak bardzo się to nie podobało? Kiedy czytamy z kronik tą historię, dowiadujemy się, że była to wielka ohyda w oczach Boża. Joab, dowódca wojsk, wyraził się w ten sposób. Dlaczego mam uczynić tą wielką ohydę w oczach Bożych? A więc spis ludności. Bardzo mnie to intrygowało, zastanawiało mnie, dlatego próbowałem rozmyślać i rozmyślać nad tym. I dzisiaj wiem, że w tym wszystkim chodziło po prostu o zaufanie. W tym wszystkim po prostu chodziło o ufność wobec Boga. Oto Dawid w pewnym momencie, jak wiemy, stanął naprzeciwko Goliata, olbrzyma, giganta, z którym nikt nie mógł się równać. Wyciągnął procę, która mogła tylko go rozśmieszyć. Ale on nie wychodził z tą procą.
Ale wychodził i to podkreślił wyraźnie. Ty, Goliacie, wychodzisz z mieczem w ręku, ale ja wychodzę z imieniem Pana Zastępów. Jako bezsilny człowiek, jako nie mający zupełnie sił i możliwości, wychodzę naprzeciw Ciebie, ponieważ Bóg mój jest ze mną, ten, którego Ty lżysz. I dlatego tak wielkie zwycięstwo w tym momencie było darowane Dawidowi. Nieważne, ile masz wojsk i nieważne, jaki jest Twój przeciwnik, możesz być sam jeden naprzeciwko tysiąca ludzi, ale jeśli jest z Tobą Bóg, zwyciężysz. Czyż Jeremiasz nie prorokował, jeśli to był Jeremiasz, nie pamiętam dokładnie, nie prorokował pewnemu człowiekowi, obok Ciebie padać będą tysiące, ale Ty przeżyjesz. Kochani, czyż Bóg może wyratować przez jedną osobę, tak samo jak przez tysiąc? Tak, Biblia o tym mówi, znamy tą historię, a więc cytuję Biblię. Ale jeśli wyjdziesz z 1 300 000 w zapasie ludzi naprzeciwko jednego człowieka, ale bez Boga, i jeśli z Nim będzie Bóg, przegrasz. Przegrasz, chociaż wydaje się nam, że mamy tak wielki zapas armii i sił. Więc Dawid, wydaje mi się, że bardzo chciał usłyszeć liczbę. Bardzo chciał podeprzeć się tym faktem, że ma wojsko w takiej liczbie. Czekał aż 9 miesięcy na tą jedną informację, jaki ma potencjał militarny. Ile ludzi zdolnych na jego rozkaz, aby iść na wojnę. Więc wydaje mi się, że jest to pragnienie podparcia się czymś bardzo fizycznym. W tym wszystkim widzę Boga jako kogoś, kto został na ten moment odsunięty gdzieś na bok. Jakby Jego siły, Jego moc, Jego majestat i potęga na chwilę została odsunięta na bok, aby zadowolić się tą nędzną informacją 1 300 000. Przecież to nie da się porównywać. Jak wielki jest Bóg, jak wielki jest Pan, a jak mały jest człowiek. Czyż do Boga nie należą zastępy, niepoliczalne zastępy, a my tylko 1 300 000? Kochani, widzę Dawida, który na początku stawał bezsilny, ale z Bogiem. Dzisiaj staje silny, ale jakby bez Boga. Widzę, jakby zapomniał na chwilę, na ten moment o tym szczególnym kimś, o tym kimś, który przez całe jego życie ratował go z tak wielkich opresji i udowadniał raz po raz, że nieważne jest, ile masz sił, że nieważne jest, co masz w rękach, że nieważne jest, czym dysponujesz, ważne jest, że jest z tobą Bóg w twoim życiu. Kochani, chciałbym, żebyś to bardzo mocno dzisiaj przyjął do siebie i zrozumiał, że nieważne, jaką masz pracę, nieważne, kim jesteś w pracy, nieważne, ile masz pieniędzy na koncie, ważne, że jest z tobą Bóg, Pan. Czyż to nie powinno nas tak bardzo podsycać do tego, aby stawać naprzeciw wszystkiemu z twarzą podniesioną do góry i mówić: Panie, jesteś moją siłą, jesteś moją mocą. Kiedy ostatni raz czytałem Psalm 23. Miałem okazję o tym powiedzieć także i tutaj. Tak bardzo ujęło mnie to, ponieważ czytałem z angielskiego tłumaczenia, jak bardzo podkreślone tam jest w tym psalmie to, kim jest Bóg, a nie kim jest człowiek. Wiele razy czytając ten psalm, myślałem, że sednem sprawy jestem ja. I być może Ty też czytałeś ten psalm i myślałeś, że sednem sprawy jesteś Ty. Ileż razy podpieramy się tym psalmem i widzimy jakąś swoją szczególną wartość w tym psalmie. Ale chcę dzisiaj zaznaczyć, że to nie jest prawda. Tą szczególną wartością w tym psalmie i to, jeśli ktoś ma szczególną wartość w tym psalmie, to jest nim Pan. Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Dlaczego mi niczego nie braknie? Nie dlatego, ponieważ mam pracę. Nie dlatego, ponieważ wszystko mam.
I że mogę robić to i to i to, ponieważ Pan jest moim pasterzem. Gdyby nie był moim pasterzem, niczego bym nie miał. Pan jest moim pasterzem. Na niwach zielonych pasie mnie. I angielskie tłumaczenie ciągle i ciągle dodaje tam słowo On, 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 On. Prowadzi mnie nad wody spokojne. On duszę moją pokrzepia. Jeśli coś możesz otrzymać z tego psalmu, to przyjmij to do siebie, że to On ci coś daje, a nie ty coś bierzesz. A nie ja coś biorę, ponieważ mi się należy, ponieważ jestem dziedzicem, ponieważ jestem dzieckiem króla, cokolwiek mogę sobie mówić. On jest sednem sprawy. On, Pan. Duszę moją odświeża. Jeśli brakuje ci świeżości, jeśli brakuje ci tego ognia, potrzebujesz pokrzepienia, gdzie masz iść? Do Niego, ponieważ On odświeża moją duszę. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Czytaliśmy kiedyś ten wiersz, ten jeden wiersz, ze względu na imię swoje? I znowu po raz kolejny widzę, że jeśli On coś czyni, to tylko i wyłącznie ze względu na imię swoje. Ponieważ On jest Bóg, ponieważ On jest Pan, ponieważ jest władcą i Panem. Jak to bardzo pociesza moje serce, ponieważ widzę wyraźnie, jaka w tym wszystkim jest moja rola. I zgadzam się z Bożym Słowem. Oto jestem jak trawa, oto jestem jak proch, ale jest ze mną Pan. Ja muszę maleć, a On musi wzrastać. To jest mój Pan, którego będę wywyższał i nie chcę widzieć siebie w tym psalmie, chcę widzieć Go. Go. Tego, który jest skałą, siłą, wszystkim, czego potrzebuję. Zastawiasz przede mną stół. On zastawia przede mną stół. Namaszcza oliwą głowę moją. Kielich mój przelewa się. Czyż nie wynika z tego psalmu, że wszystko, absolutnie wszystko, jeśli coś otrzymujemy, to otrzymujemy od Niego? Bracie i siostro, chciałbym Cię dzisiaj tak bardzo zmotywować, abyś zobaczył wywyższonego Boga w swoim życiu. Aby oczy Twoje zostały otwarte na to, kim właściwie jest Pan Bóg. Jak wielki i potężny On jest. Jak wspaniały, jak bardzo godny uwielbiania. Ale także chciałbym, aby otwarły się Twoje oczy na Ciebie. I może się obrazisz na mnie, ale powiem, jak nędzny i marny jesteś, jak nędzny i marny ja jestem w stosunku do tego, o którym dzisiaj zwiastuję. Jak nędzny i marny jestem, ale jak wielki jest ze mną Bóg. Jak glinianym, niszczącym się naczyniem jestem, ale jak wielki, potężny Bóg jest ze mną. Zechciejmy tą różnicę, zechciejmy to wyczuć i przyjąć do swojego życia, że absolutnie wszystko w swoim życiu zawdzięczamy Jemu. Nie mam zbytnio możliwości, aby ciągle bazować na tej historii, ale Dawid popełnił tu błąd. Wydaje mi się, że powinien inaczej zareagować. Nie obchodzi mnie, ile mam sił. Nie obchodzi mnie, jaki mam potencjał militarny. Nie obchodzi mnie, jakie mam zapasy na koncie. Czyż to jest tak bardzo ważne? Gdybym tak poddał taką myśl, którą od czasu do czasu gdzieś słychać. Gdybym tak dzisiaj troszczyłbym się o te pieniądze i pieniądze, a Pan jutro przyszedł, czy nie byłoby mi wstyd przed Nim? Czy nie byłoby mi wstyd przed Nim? Tak, wiele razy jesteśmy zasmucani tym, że być może czegoś nam brakuje. Ale czy nie powinniśmy pobudzać się w tym czasie jakoś szczególniej, żeby zobaczyć tego wywyższonego Boga? Czy nie powinno nasze serce być spragnione, aby w tym doświadczeniu zobaczyć wywyższonego Boga? Pana! Ja tak bardzo dzisiaj do siebie głoszę. Tak bardzo dzisiaj do siebie mówię. Ale jeśli dzisiaj podpiszesz się pod tym, tym bardziej będę wdzięczny Bogu. Kochani, myślałem jakiś czas temu o tym czasie, który przeżywamy teraz. Wieczerza o śmierci Pana Jezusa.
Jak myślicie, czy krzyż obrazuje to, jaką wartość ma człowiek, czy obrazuje wartość, jaką ma Bóg? Jeśli chcesz zobaczyć na krzyż dzieło Golgoty, na śmierć Pana Jezusa i chcesz zobaczyć swoją wartość, to ja powiem, jaka ona jest. Grzech, nędza, śmierć, opluwanie, to wszystko przez nas. Taką mieliśmy wartość. I pomyślmy o tym, kim jest Bóg, że zgodził się przyjść. Pomyślmy o tym, jaki On ma charakter, że zgodził się przyjść. Pomyślmy o tym, kim On jest, że zgadza się z nami rozmawiać, że zgadza się do nas mówić. Kim On jest? Jak wielki Pan chce przebywać z tak małym człowiekiem. Myślę, że to, czego dzisiaj brakuje w chrześcijaństwie i w życiu, to tego wywyższonego, prawdziwego Boga. Świat powie Ci, jaką masz wartość. Jesteś piękny i masz wszystko, jeśli tylko wyciągniesz rękę. Tu praca, tam pieniądze, tu możesz zarobić. Masz wartość, wszystko możesz. Jest siła w człowieku. Cały humanizm, to wszystko, co się teraz składa na to, kim jest człowiek, jak bardzo media podnoszą rangę człowieka, jego inteligencję, mądrość, wynalazki, wszystko człowiek. Zastanawiam się, czy to nie jest swoisty bunt przeciwko Bogu. Tak jak niegdyś ludzie, chcąc uniknąć kolejnego potopu, kolejnych dzieł Bożych na ziemi, kary za grzechy, konstruowali wysoką wieżę. Ponieważ chcieli się zbuntować przeciwko Bogu, już nam nie zagrozisz. Kiwali na niego palcem. I cóż, możesz zesłać kolejny potop. Mamy wieżę. Kochani, wydaje mi się, że nie tędy droga. My musimy się z Nim zgodzić. Musimy się z Nim zgodzić. To, o czym mówię, stawia nas naprawdę w pięknym miejscu i jakże błogosławionym. Kiedy uświadomimy sobie, że jesteśmy mali, a kiedy uświadomimy sobie, że On jest wielki, wtedy w uwielbieniu mamy kapitalną postawę. Ponieważ jesteśmy świadomi, przed kim stajemy. Ponieważ nie śpiewamy pieśni, w których mówimy, co nam się należy, ale śpiewamy pieśni, w których mówimy, kim On jest dla mnie. To nas ciągle i ciągle powinno trzymać w odpowiednim miejscu. Będę dzisiaj i stoję na tym miejscu, aby bronić mojego Pana. Przed tą ideologią świata, która być może się wdziera w nas. Musimy sobie uświadomić, tak jak Dawid, oto jestem bezsilny, ale staję z imieniem Pana Boga. Oto nie mam sił, ale staję z imieniem Pana Boga przeciwko Tobie, Goliacie. A więc poucza mnie ta historia, aby nie stawać na tarasie swojego życia i jak na Nabuchodonozor nie patrzeć na swoje miasto zbudowane i mówić, oto moje ręce, które to uczyniły. Bo wtedy wiem, że ten wielki Bóg, o którym zapomniałem, że ten wielki Pan, o którym zapomniałem, szybko sprowadzi mnie do miejsca, w którym bydło karmi się trawą. I ja także musiałbym z nimi się tym karmić. Mam nadzieję, że pamiętacie tą historię, ponieważ odsyłam swoje myśli do tego. A więc, kochani, zechciejmy wytężyć siły, włożyć wysiłek w to, aby uświadomić sobie, kim On jest. Kim On jest. Wielokrotnie mam okazję słuchać różnych rzeczy i powiem Wam z przykrością i boli mnie serce, że tak wiele kościołów mówi, kim Ty i ja jesteśmy. Jak wielką wartość mamy, jak wiele możemy, jak bardzo jesteśmy cenni i tak się tylko budujemy, a Bóg maleje. I w tym wszystkim mam taki obraz, jak gaśnica w aucie. Mam nadzieję, że młodzież także i gaśnicę będzie sprawdzać. Jak gaśnica w aucie. Wydaje mi się, że w wielu sercach taki jest Bóg. Jak tylko trzeba, po nią sięgają. Jak tylko pali się, po nią sięgają. Ale gdybym tak zapytał, gdzie jest Twoja gaśnica? Ja przez chwilę muszę się zastanowić, czy w bagażniku, czy pod fotelem. Nawet nie wiemy czasem, gdzie jest nasza gaśnica. Czy wiesz, gdzie jest Twój Bóg?
Czy zaglądasz tam często? Czy patrzysz, czy czasem termin nie jest już przedawniony? Odszukajmy to miejsce. Szukajmy naszego prawdziwego Boga. W ciągu tego tygodnia zmierzycie się z wieloma sprawami. Ja także się zmierzę z wieloma sprawami. I wiem, że wiele, wiele rzeczy pokaże mi, jak mało mam sił. Jak mało mam sił. Ale kiedy nie mam sił i kiedy jestem słaby, to wtedy jestem mocny. Bo nie dlatego, że ja jestem mocny, ale dlatego, że Pan jest mocny. Niech wam wszystkim Bóg błogosławi. Amen.